Dobrze, w takim razie przechodzimy do początku obrad. Zanim punkt czwarty rozmowy przerwaliśmy, ale proszę uprzejmie się, bo będzie nam się sprawniej szło. Przechodzimy do punktu piątego i zanim zacznę go szczegółowo omawiać, to na pewno chciałem wyjątkowo podziękować kilku osobom przed przedomówieniem tych uchwał. Ale komu z Państwa tak? Bo Henry się przeszkadza. Dobrze. Tak, chciałem na pewno podziękować Pani Hańce, bo ostatni półtora tygodnia niejednokrotnie musiała ponaginać czas pracy, gdzie mieli materiał. Na pewno chciałem podziękować też zarządowi, bo wyjątkowo często musiał być w dyspozycji w ostatnim czasie. No i mimo wszystko nieobecnym przedstawicielom osobiście, bo w tamtym tygodniu siedzieliśmy wiele godzin, żeby omówić wszystkie sprawy. Niektóre rzeczy były zaraz takie, które nie tylko nas interesuje, nie osiągamy normalnie. Także tutaj dziękuję. No i przechodzimy do druku numer 1. Tutaj mamy dla Państwa druk starej uchwały, to jest korekta uchwały. On będzie zaraz rozdawany. Tak, jak Państwo będą pobierać te druki, to ja krótko mówię. Zmiana dotyczy tylko spraw następujących. Punkt pierwszy zostaje w całości taki sam. Punkt drugi do punktu B również. Natomiast punkt C, który był w uchwale, różnika K, idzie druk. To ja poczekam, jak wszyscy na miejscu. Tak? Macie materiały jeszcze? Tak, są. Dobrze, w porządku. Punkt C Rusznikarska będzie wykonany razem z remontem ulicy Rusznikarskiej. W związku z tym nie zachodzi potrzeba umieszczania tego na tej uchwale. Koszt tego remontu będzie 5,5 tysiąca złotych. Punkt D. Zaproponujemy Państwu, aby umieścić w bieżących remontach ze względu na fakt, że na zadaniu osób niepełnosprawnych znaczne środki pochłonie zadanie A i zachodzi obawa, że kolejne będą nierealizowane. Radko, mam małą salę, będzie się przeszkadzać, to nie będzie się szerzej, a przy się do niepewności. Nie widzę co. A mówię o Makowskiego, że była zainteresowana, że będę proponował przenieść do uchwały z remontu. W związku z faktem, że tutaj środki mogą się czerpać na pierwsze zadanie. Dlatego, że pani, która wnioskowała do miasta, do Skitu i do nas o dostosowanie chodników przy bloku 4011 Maszki, po zapoznaniu się z tym, co było na wizji lokalnej z działem radnego z tego okręgu panu z Skitu, stwierdziła, że propozycja obniżenia w tym miejscu jest niewystarczająca i uargumentowała to na tyle mocno, że sam do nas wystąpił o możliwość obniżenia w jeszcze innym miejscu, a to się wiąże z przełożeniem chodnika. Dlatego może to kosztować więcej. Natomiast punkt E, obniżenie krawężnika na kwestii autobusowej na ulicy Wejsa. Rozmawialiśmy na zarządzie na temat tego, czy to zadanie należy zostawić, czy nie. Ponieważ pan, który dba o remont w naszej dzielnicy w obecnym roku, czyli nie pan, który odpowiada za remont już wykonane, to jest istotne, bo to jest zaniechanie przy poprzednim roku po prostu. Zasugerował, żebyśmy tego nie robili, bo jak przetniemy asfalt na pętli, to spowodujemy, że on będzie dużo szybciej się niszczył. I że on jest tak, w tym momencie w tak dobrym stanie, że on, mimo że wie, że to jest potrzebne, sam mówi, żeby wycofać się, jak się uprzemi, to zrobi, ale że to nie jest do końca logiczne. I żeby poczekać, aż po prostu ta jezdnia na pętli trochę ulegnie niszczeniu. Dlatego proponuję usunąć. Czy są jakieś pytania do tej...